Cześć, witam się w kolejnym filmie. Staram się dodawać filmiki co tydzień, ale nie obiecuję, chociaż naprawdę bardzo się postaram, bo cieszy mnie wasza aktywność. Wiecie co, cały czas z przyzwyczajenia sięgam do tej klatki, żeby sięgnąć po wodę, a teraz mam ją tutaj niżej. Macie działuchy trochę diety, bo jesteście wielkie. Nie no, żartuję. Na noc teraz im dam owies, bo nie chce mi się iść do garażu po granulat. Znaczy, nie chce mi się iść do garażu, żeby zrobić mieszankę z granulatu, jęczmienia i owsa. Jasnie, na noc zostaje owies. Dzień dobry, proszę pana. Jak się panu mieszka samemu? Jutro muszę iść po zaopatrzenie. W tym wiaderku robię sobie mieszankę. Tu mam owies sam. A tutaj dla naszej mamuśki są granulat. I akurat tak się zbiegło, że wszystko mi się pokończyło. Jutro muszę iść 4 wiadrami, gdzie zawsze przeważnie biorę po 2. No. I w tym momencie żałuję, że już nie ma śniegu. Bo tak to wpakowałam na sanki i przyjechałam sobie tutaj. No, właśnie sobie przyniosłam 2 mieszaneczki, owies i granulat dla mamuśki. Strasznie wieje, więc pewnie będzie mi tutaj szumić. Młodziaki właśnie dostały owies i płatki owsiane. Na razie wcinały same płateczki, ale już teraz zacznę im podawać owies, żeby sobie skubały. Tutaj zabrałam sobie od ferajny. Same łuski zostały. One ładnie skubią owies. Dobrze, teraz zaczęłam już robić mieszankę, że więcej owsa i jęczmienia, więc powinny już wcinać sobie normalnie wszystko. Teraz sobie zakwaszę wodę, wleję im do pojedełek, narwę siano. No, właśnie dosypałam im słomy. To się tam wbiły w kąt, bo przecież to takie straszne rzeczy się dzieją. No i ogólnie zobaczcie, już sobie powybierały co lepsze. Cwaniary, nie? Działuchy są dość spore, więc z ciekawości je sobie zważę. Lecę po wagę i sprawdzimy. Ładnie dziewczyna waży. Zaraz sprawdzę drugą. Ja muszę tą wagę już wyczyścić, bo jest okropna. Tutaj trochę mniej, ale też dobrze. No, ślizga się biedna, ale... O, dobrze jest. No i pełnowarna samiczka najwięcej. No, ale one szybko rosną. Tutaj samiczka już została sama. Tamtej z przerośniętymi ząbkami zostały skrócone męki. Także ta sobie będzie już ładnie tutaj rosła. Na razie zostaje na tej klatce. Jej siostra siedzi sobie tutaj. I ogólnie teraz siedzą na samym owsie, bo ważą 4300. Najwięcej ze wszystkich. A słyszałam właśnie, że te pełnobarwne to najszybciej rosną. Także dziewczyny wcinają owies na spokojnie, żeby też za dużo nie przybierały. Odnośnie tego królika z przerośniętymi ząbkami, to ona normalnie jadła sianko, gałązki, tak jak wszystkie dostają, tak ona też tutaj dostawała. I wszystkie sobie normalnie ścierają ząbki, tylko ona miała z tym problem. Dlatego została usunięta. Nie będzie się już męczyła. Tutaj samiczka też jest na owsie. Ale zaraz im przyniosę marcheweczki. I sobie poskubię. Musi mieć dobrą formę do marca. Właśnie sobie narwałam sianko do 2 worów. I nie będę musiała biegać aż tutaj. Tylko przy tych drugich klatkach sobie zostawię. Ops. O. I będę mogła na spokojnie króliczkom dawać wieczorem. No, zapomniałam wam wcześniej powiedzieć, jak były te mrozy na minusie, to u mnie było minus 15 najwięcej. I właśnie młode sobie tutaj siedziały, zrobiły sobie tutaj kącik i tutaj siedziały. I mamuśka, tak jak zawsze, albo tam siedzi, albo tutaj sobie w drzwiach. No to wtedy siedziała tak w poprzek nich. Tak fajnie i grzała młodziutkę. Także fajnie, wszystkie przetrwały mrozy. Ojej. W marcu pojadę specjalnie po faceta dla ciebie. No i tutaj dla faceta, dla tej panienki dużej. Tak, bo ona jest bardzo fajna.
i pokładam w niej dosyć spore nadzieje. Tą panienkę jeszcze pokryję tuptusiem, bo te młode nie wyszły aż takie tragiczne jak te pierwsze od pełnobarwnej. A pełnobarwną już też pokryję sobie w marcu. Pokryję sobie tamtym samcem, którego kupię. Tą panią też będę raczej kryła w marcu, żeby miały dwie. I tą panią na pewno pokryję w kwietniu albo w maju, ale już tym nowym, którego przywiozę. Zobaczymy, co to z nich wyjdzie. Wiecie, jak one są niemiłe. Musiałeś na sam koniec wywalić, a ja muszę iść teraz po krzesełko, żeby tam w ogóle sięgnąć. Tutaj młodziaki są przyzwyczajone. Zostaję owiec w miseczce i zawsze rano przychodzę, to już zostaje sam wyłuskany, już prawie nic tutaj nie ma. No widzę, że samiczka w końcu owiec podjada. A zgłodniała dupa, nie? No i dobrze. Bo ty to jesteś taki tłuściok, że szok. No. Dobrze. Niech ci dzieci wyjadają to, co lepsze, a ty dostaniesz owiec. No ją też sobie zważę, ale to już jak oddzielę młode. Tak na spokojnie, bo ona naprawdę jest tłusta. Tylko w porę karmienia sobie przychodzi. Zobaczyć, co jej tutaj sypnę. Ale tą panią też przyzwyczajam na owsie i na jęczmień też dostaję. No, tak właściwie to mogę cię złapać. O, i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Ostatnio była, więc zobaczymy. Także samiczka mu daje praktycznie za każdym razem, ale nic nie wychodzi z tego. Myślę, że tak do maja, czerwca najpóźniej damy jej czas. Zobaczymy, jeżeli nic z tego nie będzie, to niestety będę musiała ją usunąć z hodowli. Tutaj mamy mortkę mniej. Sprzedał mi się dzisiaj samczyk. Także fajnie, nie muszę się martwić o klatkę dla niego. Na razie tutaj mąż zapracowany, nie ma kiedy zrobić nawet drzwiczek. No, także teraz mieszczą się tutaj idealnie. Gromadka zajada kolację. A ja jeszcze idę sypnąć w tamtej części, bo tutaj już wszystko dostały. Właśnie sprawdziłam swoje płeć i są 4 samiczki i 3 samców. Koleżanka obstawiała 5-2, więc nie zgadła pierwszy raz. No, a taką dzisiaj sobie pogodę wybrałam na sprzątanie. Nie wiem, koleżanko, co ty cudujesz? Co? Powiesz mi dziołcha? Co się tutaj wyprawia? Czy ty sobie gniazdko robisz? Co? Tak, tam trochę sobie napchała, ale ona ma dopiero 4 miesiące. Z samiczką stała. Ja wiem, co tutaj się... Co tutaj się od Janie Pawła uroiłaś sobie, dziołcha? Co? Chciałem zobaczyć tej drugiej urojonej, co tam się dzieje, bo ostatnio też kopała. Jesteśmy u naszej drugiej urojonej. Ta jest wiecznie urojona. Nie, dziołcha? Nic tu się nie dzieje u ciebie? Nic? Ciekawego? Nie masz nic do powiedzenia? Dupo. Dzięki, że jesteście. Bardzo mnie motywujecie wszystkimi komentarzami, łapkami. Dlatego właśnie chcę się postarać robić filmy dla was jak najczęściej. No a także w dzisiejszym filmie to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Małe śpiące leniwce.